Punkt Wieczorne Rozmowy Telewizji Republika. Katarzyna Głuska, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moim pierwszym gościem jest pan europoseł Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, frakcja EKR. Witam serdecznie, panie pośle, dobry wieczór. Dobry wieczór, kłaniam się. Panie pośle, dziś przed budynkiem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, czyli siedzibą TVP Info, bardzo liczna, zwołana zupełnie spontanicznie, tak naprawdę kilkadziesiąt godzin wcześniej, mimo tego, że w środku dnia, o niesprzyjającej porze roku, o niesprzyjającej porze, cały plac powstańców wypełniony warszawiakami, Polakami, zresztą pewno nie tylko warszawiakami, którzy przyszli w obronie mediów publicznych. Jak pan poseł patrzy na te zapowiedzi, które już się pojawiły polityków opcji rządzących, że nic nie powstrzyma rewolucyjnych zmian w mediach publicznych? Naród powstrzymał łamanie prawa. To jest po pierwsze. Tusk nie wie, na kogo podniósł rękę, bo podnosi rękę na prawdziwie wolne media, podnosi rękę na naród. Ale zanim głębiej wejdę w tą myśl, chciałbym przypomnieć i podkreślić jedną rzecz. Tusk, Platforma przegrali te wybory z nami. Przegrali z Prawem i Sprawiedliwością. To, że liderzy innych partii, a dokładnie 11 środowisk politycznych, zgodzili się pójść na służbę do Tuska, nie oznacza, że wyborcy tych 11 środowisk politycznych głosowali na rząd i na Tuska. Tusk bardzo mocno się myli. I to, co próbuje zrobić, spotka się z ogromnym oporem narodu. Nie mówię tutaj o prawie 8 milionach Polaków, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale mówię także o wyborcach innych ugrupowań, nie mam na myśli tych skrajnych, ale innych ugrupowań, przypomnę, 11, którzy nie chcieli Tuska. To, że liderzy tych partii podjęli taką decyzję, wcale nie oznacza, że ci, którzy oddali głos na te partie, życzą sobie po pierwsze Tuska, po drugie takiego zarządzania, jakie znamy z lat 2007-2015. To jest pierwsza rzecz, którą chcę, aby nasi widzowie usłyszeli. Po pierwsze, Tusk przegrał te wybory, wygraliśmy. Jesteśmy milczącą większością, milczącą na razie. Po drugie, nie wierzę w to. Mam wiele przykładów ludzi, którzy do mnie dzwonili, pisali, których spotykam, którzy mówili, nie głosowałam na was, nie głosowałam na Tuska, głosowałam na inne ugrupowanie, ale nie chcę Tuska jako premiera. A na pewno nie takiego, którym się już zapowiada. To znaczy takiego, jakiego znamy z poprzednich rządów Platformy i PSL-u, kiedy to ABW wchodziło do Wprost czy podsłuchiwało dziennikarzy. Całą listę dziennikarzy, myślę, że warto byłoby przypomnieć, ludzi, którzy byli podsłuchiwani. A więc jeżeli Tusk uważa, że jest teraz, w 2023 roku, w tym samym środowisku i sytuacji, w jakiej był w 2007, 2008, 2009, 2010 czy 2011, kiedy wszystkie media należały do niego i wychodził i mówił, no nie ma z kim przegrać. To się myli. 2023 rok to nie jest rok 2010, 2011 czy 2012. Rzeczywistość zmieniła się z wielu względów. Po pierwsze, media społecznościowe są znacznie silniejsze. Aktywność społeczna jest znacznie silniejsza i ta frekwencja, na którą się powołał, jest mieczem obosiecznym. Bo powtarzam, ci ludzie nie głosowali na Tuska. Ci ludzie mogli nie głosować na Prawo i Sprawiedliwość, ale nie głosowali na Tuska. I ci ludzie wyjdą też na ulicę. Proszę mi uwierzyć. Dlatego, że to, co Tusk chce zrobić w wielu obszarach, począwszy od tego, proszę zauważyć... Ale panie pośle, ja przepraszam, ja wejdę w słowo i dopytam, bo ja mam wrażenie, że Donald Tusk czuje siłę wsparcia ze strony no, chociażby mediów niemieckich. No przecież co i rusz pojawiają się instrukcje w różnych mediach niemieckich, w jaki sposób Donald Tusk powinien działać, takie rady przyjacielskie, że powinien działać metodami państwa policyjnego, że niby Polska ma być takim światem,
światowym, światowym eksperymentem, na który, w którym demokrację przywraca się poprzez, metody autorytarne. No, ostatnio pan Klaus Bachmann, zresztą od lat związany ze środowiskiem przewodniczącego dziś premiera znowu Donalda Tuska, no, w zasadzie sugerował panu premierowi Tuskowi wprowadzenie w Polsce stanu wyjątkowego i rozprawienie się z całą opozycją, ze wszystkimi krytykami, właśnie tymi metodami, które dają takie nadzwyczajne środki, a później rozumiem, zdaniem pana Klausa Bachmana, wszystko będzie cacy i już będzie praworządność w Polsce i demokracja. Wszyscy, którzy mają być w więzieniu, to w więzieniu. Ci, którzy mają być zdelegalizowani, to zdelegalizowani. Tak, reszta dlatego, wyrzucona z Polski. No, ten tekst się ukazał tak naprawdę chwilę przed kolejną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pan Bachman, zdaje się, od dekad w Polsce mieszka, więc no, powinien mieć świadomość też polskiej najnowszej historii, ale tego, ma. Co pisze. Znaczy, co myśli pan, że myśli pan, że to było takie nawiązanie do, przepraszam, myślę, bardzo tradycji jaruzelskiego? Ma świadomość absolutną i wie o tym, że jak Niemcy będą bardzo mocno negocjować i bardzo mocno licytować, to nawet jeżeli Tusk zrobi połowę z tego, czego oczekują, to już będzie zrealizowany plan. Tak było, tak jest w przypadku wiatraków. Wszyscy mówili, że chodzi o 300 lub 500 metrów. A tak naprawdę w Niemczech to jest 1000 metrów, a więc Niemcy bardzo wysoko negocjują, w przypadku wiatraków bardzo nisko, wrzucili 300, no to zgódźmy się na 500 i to jest ich cel, to jest sposób negocjacji, presji i opiłowywania Polaków w sposób negocjacyjny, gdzie w Niemczech, jak mówię, to jest 1000 metrów, ale to jest jeden z przykładów. To, że niemieccy publicyści, naukowcy, ludzie mieszkający w Polsce, wpływowi medialnie, sugerują wprowadzenie stanu wyjątkowego i zdelegalizowanie Prawa i Sprawiedliwości, jest elementem także tych negocjacji. Niemcy wiedzą o tym, że to się nie wydarzy, ale Tusk, skoro słyszy takie bardzo mocne sygnały, otrzymuje takie bardzo mocne bodźce, no to on oczekuje, no to podejmie decyzje adekwatne, czyli gdzieś tam w połowie, czyli te, których oczekują Niemcy, czyli traktowanie opozycji, partii opozycyjnych czy środowisk opozycyjnych w taki sposób, aby pokazać, że one nie mają prawa istnienia. Czemu ma to służyć? Ma to służyć, i podkreślam to od samego początku, ma to służyć przykryciu niekompetencji tych, którzy poszli na służbę do Tuska, także jego środowiska, chociażby ministra z Nowoczesnej, ministra Szłapki. To zaraz o panu ministrze porozmawiamy, bo to zdaje się taki no, sposób... To jest taki ostatni przykład, bardzo, bardzo no rażący. Tak, no ale to chyba można pana ministra nazwać takim faworytem pana premiera Donalda Tuska. No, w sposób szczególny komplementował go jednak, prezentując swój rząd w Sejmie. Dlatego pewnie niebawem dostanie jakiś order z kartofla, bo wykazał się faktycznie... No niestety jest to potężna kompromitacja. Człowiek, który jest odpowiedzialny za odcinek europejski, minister do spraw europejskich teoretycznie tutaj w Polsce nie ma zielonego pojęcia, czego dotyczą szczyty, jeżeli chodzi o Radę Europejską i generalnie to, co dzieje się w Brukseli. Jąka, nabiera powietrza, zastanawia się, co odpowiedzieć. Nie ma zielonego pojęcia. Nie odpowiedział na moje wezwanie do debaty na temat spraw, na temat polityki europejskiej. Ja jako poseł do Parlamentu Europejskiego, jako członek Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim, jako były szef delegacji polskiego parlamentu do Rady Europy, jako członek Komisji Śledczej w Parlamencie Europejskim mam prawo rozmawiać szczególnie z polskim ministrem na temat tego, jak widzi polską politykę. Zaproponowałem taką debatę w redakcji, którą sobie wybierze, oczywiście w języku angielskim, bo w tym języku są prowadzone negocjacje. No ale niestety zapadła cisza, po prostu jakby mógł, to by się zapadł pod ziemię, bo jest po prostu politycznym tchórzem. Cały czas mówili nam, że to oni są piękni, atrakcyjni, wykształceni, młodzi, dynamiczni, że oni mają tą wiedzę, że nie ma obciachu, że oni są tacy europejscy i światowi. No to zapraszam, panie Szłapka, porozmawiajmy, zobaczymy, jaką ma pan wiedzę. Polacy mają prawo wiedzieć, jakie ma pan zdolności, umiejętności, wiedzę, plany. Przecież
byliście tacy otwarci na dialog. A więc zachęcam jeszcze raz i wzywam jeszcze raz do debaty jako eurodeputowany z Polski. Mamy prawo poznać plany, ale ten człowiek nie ma planu, bo nie ma zielonego pojęcia, czym jest Rada Europejska, czym jest Rada Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. No nie ma zielonego pojęcia. No i kim był Chełmoński, też nie wie, więc nie wiem, co ten człowiek wie, czym się zajmuje, ale to mogłoby być śmieszne, gdyby nie było niebezpieczne dla Polski. To jest niebezpieczne, bo kiedy przyglądamy się tym nowoczesnym, atrakcyjnym... No właśnie, ale to panie pośle, ja dopytam, bo to rzeczywiście tak jest. Znaczy w Polsce ta ekipa, szczególnie ekipa pana premiera Donalda Tuska, przedstawia Unię Europejską jako coś na kształt takiej wielkiej europejskiej rodziny. Niektórzy, ja wiem, że używają takiego porównania, no ale jednak mam wrażenie, że w tej narracji Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej, czy czasami Lewicy, no pojawia się to zupełnie na poważnie, tak jakby tam po prostu wszyscy jak w jednym domu, jeden drugiemu pomagał. Myślę, że no szczególnie w czasie pandemii, to już chyba wszyscy doświadczyli tego, jak ta rodzina funkcjonuje. Nie ma po prostu żadnej rodziny, bo i być jej by nie, tam nie mogło, bo to nie jest rodzina, to jest po prostu związek państw i te państwa porozumiały się, zawiązały Unię po to, żeby realizować swoje cele, ale właśnie, żeby realizować swoje cele. No można powiedzieć, że z punktu widzenia tych dużych graczy, no taki Szłapka jest, przepraszam bardzo, wymarzonym reprezentantem Rzeczpospolitej Polskiej. Absolutnie tak. Jeżeli mielibyśmy nazywać Unię Europejską rodziną, to na pewno rodziną patologiczną, dlatego że dochodzi do przemocy. Silniejsi po prostu traktują przemocowo tych, którzy są słabsi, mniejsi, młodsi, są krócej w tej rodzinie i tak dalej. Więc jeżeli miałbym Unię Europejską nazywać rodziną, chociaż to nie jest rodzina, to byłaby to rodzina patologiczna, przemocowa, dlatego że to, w jaki sposób traktuje się nowe państwa członkowskie, jak stara Unia, stara piętnastka traktuje nowe państwa członkowskie, jest po prostu traktowaniem przemocowym, czego dowodem są próby zmiany traktatów, odebranie nam prawa weta, odebranie nam przedstawicieli w Komisji Europejskiej, zmniejszenie ilości komisarzy w Komisji Europejskiej do 15 z 27, a więc nie każdy przedstawiciel rodziny będzie miał cokolwiek do powiedzenia. Ci więksi, silniejsi, bogaci, starsi będą decydować o tym, jak ci, którzy dołączyli później, będą żyć, jak mają funkcjonować. Na przykład dzisiaj było bardzo ważne głosowanie dotyczące tak zwanego certyfikatu rodzicielskiego, gdzie zmusza się państwa członkowskie do tego, aby przyjęły w swoim porządku prawnym decyzje ludzi z Brukseli mówiącą o tym, że na przykład dziecko adoptowane przez parę homoseksualną w innym państwie członkowskim ma być przyjęte w Polsce jako dziecko pary małżeńskiej. Polska konstytucja, polskie prawo rodzinne jest bardzo jasne. Jest to próbowanie zawłaszczania kompetencji wyłącznych, kompetencji państw członkowskich. My, podpisując traktaty, wchodząc do Unii Europejskiej, nie wchodziliśmy do rodziny patologicznej, przemocowej, która próbuje nam narzucać swoje reguły. Nie narzucaliśmy nikomu swojego stylu życia, swojej kultury, swojej wiary i tak dalej. Możemy się nie udzielić, ale nikomu jej nie narzucamy. Dzisiejsze głosowanie w sprawie certyfikatu rodzicielstwa, zmuszanie nas de facto do akceptacji adopcji dzieci przez pary homoseksualne, czy do nieograniczonej surrogacji, niekontrolowanej surrogacji, no to jest właśnie to, z czym mamy do czynienia. I co ciekawe, osobą, która dzisiaj debiutowała w głosowaniu, był pan Karpiński i zagłosował właśnie za tym, za rozwiązaniem sprzecznym z polską konstytucją. No takich reprezentantów w tej rodzinie, w tej Unii Europejskiej, ci nowocześni Europejczycy z Platformy mają. Panie tak pośle, wysyłają i tak głosują. Panie pośle, pozostańmy jeszcze, powróćmy do sprawy mediów publicznych, bo dziś jeszcze jedna ważna sprawa w związku właśnie z mediami publicznymi. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, by właśnie Trybunał jako ten sąd ostateczny w Polsce, ostatecznie rozstrzygający też spory kompetencyjne, wypowiedział się na temat funkcjonowania mediów publicznych w oparciu o ustawę o radiofonii i telewizji w tym zakresie, w którym jest to odesłanie do kodeksu spółek handlowych. Wcześniej, już wiele lat temu, w latach 90. Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem
przewodnictwem pana profesora Zolla wypowiadał się już w tej sprawie i zwracał uwagę, że telewizja publiczna to nie jest zwykła spółka, która podlega pod prawo handlowe, że to jest spółka, która ma pewne cele zapisane, no właśnie, zapisane też w ustawie, więc tutaj to zastosowanie tego prawa nie może być takie jak przy innych spółkach działających po prostu na bazie prawa handlowego. Dziś pojawiły się już wypowiedzi, bo ważna informacja, Trybunał tą sprawą się zajmie w połowie stycznia, ale już dziś udzielił zabezpieczenia, czyli uznał, że nie można w tej chwili dokonywać żadnych zmian. Ta decyzja Trybunału, to zabezpieczenie podjęte przez Trybunał jest już podważane przez członków rządu. Jak pan patrzy, panie pośle, no właśnie, na kwestionowanie w ogóle samego Trybunału Konstytucyjnego? Dzisiaj w innej sprawie zupełnie pani minister Kotula mówi o tym, że rozpoczęła pracę nad unieważnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. To jest oczywiście zupełnie inna sprawa, chodzi o przesłankę eugeniczną, no ale jest jakieś działanie, tak? No bo jeżeli minister konstytucyjny mówi, że rozpoczął procedurę unieważniania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, którego po prostu unieważnić nie można. Nie ma takiej ścieżki w polskim prawie. To z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z próbą tworzenia państwa równoległego, to znaczy... Tak, to rzeczywistość alternatywna państwowa? Nie tyle rzeczywistość alternatywna, troszkę tak, ale chodzi bardziej o stworzenie państwa alternatywnego równoległego. To znaczy mamy przepisy prawa wynikające z ustawy zasadniczej, czyli z konstytucji. Mamy te przepisy, które zobowiązują wszystkich od 97 roku, kiedy ona została podpisana przez Kwaśniewskiego. I pomimo to, aby spełnić swoje polityczne cele, Platforma ustami Tuska zapowiedziała, że będzie respektować prawo tak, jak je rozumie. To nie była przypadkowa wypowiedź Tuska. Tusk powiedział te słowa, aby dać sygnał, że to on będzie interpretował prawo, że to on jest najwyższym organem w państwie, że to jego rozumienie prawa, chociaż prawnikiem nie jest, jego rozumienie prawa jest najważniejsze. Nie, należy teraz panu Tuskowi puścić wystąpienie pani Gasiuk-Pichowicz, która mówi o tym, że Trybunał jest ostateczną instancją, wyroki Trybunału są ostateczne, nie podlegają żadnej dyskusji, a tym bardziej krytyce i próbie zmian, czy tak zwanego unieważnienia. Nie ma takiej formuły prawnej, ja jestem prawnikiem, bardzo chętnie pani Kotuli wyjaśni, jeżeli będzie chciała słuchać, ale nie sądzę. Jeden nie zna Chełmońskiego, druga chce unieważniać wyroki i orzeczenia. No, ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia. Przepraszam, panie pośle, ja zwracam uwagę, że zapowiedź unieważnienia, dokładnie tam jest użyte to słowo, unieważnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest w deklaracji, no, która zawiązała koalicję dziś już tworzącą rząd. W zasadzie jest to jeden z niewielu konkretów, który tam się znalazł, bo tamte zapisy są takie bardzo, bo w zasadzie no to jest jakaś opowiastka o tym, jak świat będzie piękny i cudowny, ale nie wiadomo w zasadzie, jak do tego dojść, no ale ten konkret się pojawia. No wie pani, jest takie stowarzyszenie płaskoziemców, do których myślę, że Tusk może się zapisać razem z resztą swoich wiernych ziomków, którzy poszli na służbę do niego. No różne brednie może napisać, ale one nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I uwaga, użyję tego sformułowania, nie mają nic wspólnego z państwem prawa, czyli praworządnością. Nie ma nic wspólnego z ustawą zasadniczą. Jeżeli będzie chciał podnieść rękę i ordynarnie łamać prawo, to powtarzam to, co mówiłem na początku programu. Naród wyjdzie na ulicę i na to nie pozwoli. Dlatego, że to, co próbuje robić Tusk, to jest właśnie przemocowe traktowanie narodu. To jest próba zawłaszczenia w taki sposób, gdzie wszystko mi wolno, ponieważ Niemcy mi kibicują. No to się i Niemcy zdziwią, i Tusk się zdziwi. W 2015 roku nie mieliśmy żadnych mediów, mieliśmy tylko drugi obieg, mieliśmy Gazetę Polską, mieliśmy później Republikę, robiliśmy co mogliśmy i wygraliśmy te wybory bez jakichkolwiek mediów, co nie oznacza, że mamy pozwolić na łamanie prawa. I jeszcze jeden bardzo ważny element. Jeżeli chodzi o Telewizję Polską,
to nie chodzi tylko i wyłącznie o medium i o ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, ale jest także bardzo ważny wątek, którego się nie porusza, czyli informacja o tym, że Telewizja Polska to jest element infrastruktury krytycznej, która jest bardzo ważna na wypadek wojny. Pracownicy telewizji publicznej są szkoleni przez ABW i otrzymują certyfikaty. Szkoleni to może złe słowo. ABW wydaje certyfikaty Telewizji Polskiej. Co więcej, jest ustawowy obowiązek utrzymania transmisji w Telewizji Polskiej z różnych elementów związanych z bezpieczeństwem. Nie o wszystkim zarządzający telewizją mogą mówić, ale to nie jest zwykła spółeczka, to nie jest jakiś tam TVN, w którym są Tańczyć z Gwiazdami czy Mam Talent, tylko bardzo ważna infrastruktura krytyczna, odpowiedzialna za informacje na wypadek wojny. Nie tylko informacje, nie będę wchodził w szczegóły, ale nie można traktować Telewizji Polskiej, szczególnie w okresie wojny hybrydowej, jedynie jako stacji, w której jest rozrywka czy informacje sączone przez Tuska. Chodzi o coś znacznie, znacznie ważniejszego. Panie pośle, to jeszcze jedna ważna sprawa. Tak naprawdę sprawa, o której media w innych państwach zaczęły pisać już dawno temu. Dotyczy ona dziwnych rozliczeń i powiązań, umów w zasadzie, bo to zdaje się, że nowy szef polskiej dyplomacji jeszcze chwilę temu był współpracownikiem MSZ-u Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak ustalił dzisiaj portal Niezależna. Jeszcze 2 miesiące temu był na tym forum, na którym swego czasu przed wybuchem wojny i zresztą po wybuchu wojny, zdaje się, też był pan Ławrow i tam był też Sikorski. Wyciągnęły to na światło dzienne holenderskie media. One wówczas pytały Sikorskiego, za co on te pieniądze dostaje, bo to jest chyba duża suma, 100 tysięcy dolarów rocznie i w zasadzie do dziś nie wiadomo. Ja nie wiem, jaki status ma dziś pan Radosław Sikorski, bo on jest przecież szefem polskiej dyplomacji. No ale jeszcze chwilę temu był współpracownikiem, nie wiem, pracownikiem, nie możemy się dowiedzieć, chcielibyśmy, Ministerstwa Spraw Zagranicznych obcego państwa. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że ja oczekiwałem jeszcze niedawno temu od Sikorskiego, aby przedstawił tak zwane dowody pracy. To w Parlamencie Europejskim jest praktyka znana. Parlament Europejski wymaga tak zwanych dowodów pracy, to znaczy tego, że pieniądze, które się otrzymało, otrzymało się za konkretne działania. Poprosiłem go o to, aby przedstawił dowody pracy, to znaczy czego dotyczyły te doradztwa, te analizy, te ekspertyzy, te raporty. Oczywiście zapadła cisza. I teraz, szanowni państwo, wyobraźmy sobie, że Sikorski już jako minister jedzie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, spotyka się z ludźmi, firmami, instytucjami, które wypłaciły mu te pieniądze, rozmawia o polskich sprawach i jaką postawę przyjmie, jakie dokumenty podpisze, jak będzie się zachowywał, czy nie ma konfliktu interesów, czy nie ma żadnego zobowiązania. To są pytania, na które nie ma odpowiedzi, bo nie wiemy, co robił. Nie wiemy też dokładnie za ile i dokładnie komu. Dobrze, ale jak pan interpretuje to? Bo rzeczywiście Radosław Sikorski mógł położyć papiery na stół, tak jak pan mówi, jest pewien zwyczaj, który normalnie funkcjonuje. Mógł pokazać, robiłem to i to, sporządziłem takie raporty, nie ma problemu. I jakby można powiedzieć, że krytykom zamknąłby usta, no ale w tym momencie mamy temat zupełnie otwarty. No to jest problem. Problem wynika z tego, że był najbogatszym europosłem, mam tu na myśli bogactwo pozaparlamentarne, to znaczy wpływy. Jego dochody pozaparlamentarne nie były najwyższe wśród polskich europosłów, tylko wszystkich europosłów w Parlamencie Europejskim. I nikt nie ma o to pretensji, bo te pieniądze zostały ujawnione. My wiemy, jaka to jest kwota, ale nie wiemy dla kogo i nie wiemy, co doradzał, co napisał, co zraportował. Bo więc te zobowiązania finansowe są potężne. No i bardzo duży znak zapytania stawia to, w przypadku, kiedy będzie spotykał się ze stroną, z państwem, z firmą, ze środowiskiem
któremu płaciło. To znaczy co, teraz zadeklaruje, że ci, którzy mu płacili, nie będą brać udziału w jego spotkaniach? Oczekiwałbym tego. Może będzie wysyłał wiceministra. Może powie nam, no w spotkaniach, które będę odbywał oficjalnie w imieniu Polski jako minister, nie będą brali udział ludzie, którzy mi płacili. Tego bym oczekiwał. Tego bym oczekiwał. To panie pośle, jeszcze na koniec jedna sprawa też z gatunku, że tak powiem, podobnego, czyli pewnych niejasności. No, w jednej sprawie to już bardzo poważnych niejasności. Każda z nich dotyczy sfery bezpieczeństwa. Komisja do spraw służb specjalnych wybrała generała Janusza Noska na swojego doradcę. To jest człowiek, który stoi pod zarzutami prokuratorskimi, bardzo ciężkimi. Chodzi o współpracę pomiędzy SKW, którą wówczas kierował Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, a FSB. Tu są zarzuty, no, sprawa jest naprawdę bardzo poważnego kalibru, bo dotyka wprost bezpieczeństwa. Ja, mówiąc szczerze, nie wyobrażam sobie, jak w tej chwili pan Nosek dostanie poświadczenie bezpieczeństwa, w jaki sposób będzie mógł, znaczy na jakich zasadach będzie mógł się zapoznawać z tajnymi dokumentami, no ale być może tu już się cuda będą działy nie z tej ziemi. Ale dzisiaj też się dowiedzieliśmy, też dzięki portalowi niezależna.pl, o tym, że pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, powołał swojego pełnomocnika do spraw lotnictwa, a ten pełnomocnik to generał pilot Lech Majewski, który też stoi pod zarzutami, tym razem przywłaszczenia mienia znacznej wartości. Chodzi o organizację airshow w Radomiu. No, ja się zastanawiam, dlaczego, przepraszam bardzo, w tej chwili mamy do czynienia z takim szturmem ludzi z zarzutami prokuratorskimi na naprawdę kluczowe miejsca, stanowiska. No przecież to znaczy, że w Polsce nie ma ludzi czystych, bez zarzutów różnego typu prokuratorskich, żeby można z nich było zrobić ważnych urzędników naprawdę newralgicznych sprawach. Jak pan to tłumaczy? Tłumaczę to ścieżką kariery Siemoniaka chociażby. Siemoniak, przypomnijmy, był kierowcą Tuska. Nagle stał się ministrem obrony. No jeżeli z kierowców, z całym szacunkiem dla kierowców, robimy ministrów obrony, tak wrażliwy, newralgiczny element, szczególnie przypominam w okresie wojny, no to dochodzimy do jakiegoś szaleństwa. Przecież Siemoniak nawet lampki nie potrafił obsłużyć, te zdjęcia obiegły świat, że chłop po prostu świecił sobie w oczy zamiast w papiery. No to wie pani, no to ja nie jestem zaskoczony, że bardzo łatwo jest zainstalować im albo ludzi, którzy na Aurorze, przypomnijmy przez kim jest Nosek, robili sobie zdjęcia z FSB w ruskich czapkach, czy w Centrum Kontrwywiadu NATO ludzi, którzy pili wódkę i tak dalej, i tak dalej. No ja nie jestem zaskoczony, bo po prostu bardzo łatwo ci ludzie nie mają zielonego pojęcia o tym, jak bardzo ważny jest MON. Dlatego też po poprzednich rządach Platformy po prostu znaleźliśmy 30 tysięcy tablic Mendelejewa jako zakupy dla armii. I powtarzam, to byłoby wszystko śmieszne, gdyby nie było niebezpieczne. Gdyby nie było niebezpieczne. Daj Bóg, aby ten rząd jak najszybciej upadł, ponieważ w mojej ocenie jest zagrożeniem dla Polaków. To znaczy niekompetencja, brak przewidywalności, brak doświadczenia. No, panie pośle, pan mówi o tym, żeby ten rząd upadł, no ale przecież ten rząd ma w tej chwili bardzo stabilną większość w polskim parlamencie, bo te partie, te frakcje, bo tam ich jest rzeczywiście bardzo dużo, które tworzą bezpośrednio koalicję rządzącą, no to jest duża przewaga, a jeszcze jest wspierająca co i rusz Konfederacja, więc no, rząd zdaje się, że może liczyć na wsparcie. To jest bardzo kluczowe, o czym pani redaktor powiedziała, czyli 11 środowisk, które są radykalnie różne od siebie. Jeżeli partia Razem zdecydowała się, aby nie wchodzić do koalicji rządowej, będzie brakowało głosów już po kilku ważnych ustawach. Nie widzę tego, w jaki sposób chcą pogodzić głosowanie. To jest cały czas ponad 240 głosów. Tak, tak, oczywiście, że tak. To wszystko na początku wygląda wspaniale. Ja znam to z polskiego Sejmu. Dwukrotnie byłem wybrany do polskiego Sejmu i bardzo dobrze wiem, jak ten okres ekscytacji, radości powyborczej wygląda. Później zaczyna się rządzenie i skończą się te brednie Hołowni, które zachowuje się jak w jakimś programie w TVN-ie.
no zaczną się problemy, zaczną się protesty, zaczną się realne działania i różnice między nimi, nie mówiąc już o podziale stanowisk. To, że oni sobie przypisali ministerstwa, to jest dopiero początek. Jak zacznie się dzielenie stanowisk i 5 albo 6 środowisk moim zdaniem zostanie kompletnie pominięte, to oni powiedzą, dziękuję bardzo, to my nie chcemy takiego Tuska, bo my tu przyszliśmy po władzę, po frukty, a oni tych fruktów nie dostaną. Nie mówiąc już o różnicach programowych. Powtarzam, Lewica w żaden sposób, ja tego nie widzę, nie będzie głosować tak jak PSL. PSL nie będzie głosował tak jak Lewica, bo Kosiniak na wiosennym zjeździe PSL-u po prostu zostanie odwołany z prezesa PSL-u. PSL nie pozwoli sobie, żeby brać udział w tęczowych, chyba, nie wiem, w tęczowych demonstracjach lub pro-LGBT ustawach. Po prostu to jest niemożliwe, bo stracą elektorat, ten elektorat od PSL-u ucieknie i to będzie koniec tej partii. A więc tych problemów, różnic mógłbym podać setki i uważam, że ten rząd upadnie dlatego właśnie ze względu na różnice programowe, które przy konkretnych ustawach naprawdę będą potężnym testem, co wybierają, tak? Krótko władzę, zniknięcie z polityki po tej kadencji, czy jednak perspektywę utrzymania własnej tożsamości. Nie da się 11 partii utrzymać przez całą kadencję. Wiem to z doświadczenia. I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan europoseł Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, frakcja EKR, był gościem Telewizji Republika. Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Szanowni Państwo, no właśnie, wieczór w Republice trwa. Ja bardzo gorąco zachęcam. Proszę z nami pozostać. My robimy krótką przerwę, naprawdę krótką przerwę i za chwilę wracamy z komentatorami.